Oskar, w przedostatnim zimowym sparingu wygrywamy 3-0 z Garbanią Kraków. Powiedz, jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? No bardzo się cieszę, że wygrywamy, na pewno wynik cieszy, ale sparingi są od tego, żeby poprawiać właśnie jakość gry i skupiać się na tych elementach, które mamy do poprawy. Tydzień temu wracasz do gry, łapiesz swoje pierwsze minuty w sparingu z Hutnikiem Kraków. Dzisiaj zdobywasz już 2 bramki. Powiedz, one chyba cieszą szczególnie w takim momencie. Na pewno cieszą, ale przede wszystkim cieszę się, że powróciłem właśnie do zdrowia. Jestem zdrowy i mogę czerpać minuty na boisku. Będzie to dla ciebie dodatkowa motywacja, dodatkowa pewność może teraz na dalszym etapie przygotowań? Na pewno jest to dodatkowa motywacja, aczkolwiek no, skupiam się teraz na kolejnym meczu i liga tuż, także po prostu trzeba dobrze pracować, ciężko i czekamy na ligę. Jeżeli tak popatrzymy sobie na wyniki sparingów, które rozegrał GKS w tym zimowym okresie przygotowawczym, możemy zauważyć, że statystyka, która napawa optymizmem, to gole strzelane przez naszą drużynę. Myślisz, że ofensywa to będzie nasza siła na wiosnę? Chcielibyśmy bardzo. Przede wszystkim no, w obronie nie chcemy tyle tracić, ile to zdarzało się w poprzednim sezonie, aczkolwiek no, to cieszy na pewno, że udaje się tyle strzelać bramek. Za 2 tygodnie wracamy do rozgrywek ligowych. Powiedz, ten czas to dużo, czy może wręcz przeciwnie, mało czasu na to, by dowiedzieć jeszcze te ostatnie szczegóły, by dopracować pewne elementy w grze? No, już okres przygotowawczy został przepracowany, także teraz już liga się zbliża bardzo blisko i myślę, że te 2 tygodnie to jest lada chwila. Będziemy gotowi? No, oczywiście, że tak. Kup karnet i wspieraj GKS Katowice w rundzie wiosennej.